Także witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Opowieści Dziadka. Witam was już w trzecim odcinku. No i dzisiaj w odcinku, tak sobie zaplanowałem, nie? Że pojedziemy dzisiaj sobie kupić nasiona, bo już w następnym odcinku będą siewy, bo dzisiaj mamy sierpień, nie? I będą siewy w następnym odcinku, ale nie mam nasion, więc dzisiaj pasowałoby je kupić. Tutaj mogę wam zaprezentować, o, czym w następnym odcinku będziemy siali. Tylko światła nie włączaj, bo zaraz podatek przyjdzie za prąd na 500 zł. O. Proszę bardzo, stoi siewniczek, kutnowiak w kapitalnym stanie. Będziemy nim siali w następnym odcinku. I dzisiaj już tam w agromie zamówiłem nasiona, już tam są przygotowane, już tam stoją chyba na placu dla mnie. Tylko że, jak wiecie, nie mam czym tego przywieźć, nie? Bo za gospodarstwem stoi moja przyczepa autosanka, ale ona jest za duża, bo tam ja sobie chyba zamówiłem kilka worków, nie? A to za duża przyczepa jest. Więc dzisiaj zadzwonimy zaraz do mojego sąsiada, który posiada taką dwukołówkę, i dzisiaj od niego pożyczymy tą dwukołówkę i pojedziemy po te nasiona. Czekajcie, tylko ja pójdę po telefon do chałupy. O, o, dobra, mam telefon. Czekajcie, dobra, i dzwonimy. Halo, sąsiad? No, sąsiad, taka sprawa jest. No co to? Bo ja bym chciał dzisiaj ten, bo ja se na agromie nasiona zamówiłem, nie? I nie mam czym tego przywieźć, bo ty masz tą swoją dwukołówkę, nie? No mam, no. Pożyczyłbyś? No słuchaj, sąsiad, no mogę ci pożyczyć, a tak na ile? No nie wiem, tam wiesz, tylko na... Na jeden przejazd, nie? Bym tam do ciebie przyjechał, podczepił, pojechał na agromę, przywiózł do siebie te nasiona i bym ci oddał. To nie wiem, tam może ile, może z kilka minut, 8 minut, może 10, wiesz. No dobra, sąsiad, to gdy już przywieziesz, to do mnie tam zadzwoni, ja mogę ci pożyczyć. No dobra, sąsiad, a jesteś w domu, byśmy pogadali? Nie, sąsiad, ja na wakacjach jestem w Bieszczadach. A, dobra, bo żeś tak, by, tak... Bo ci powiem, tak patrzę na wiosce cicho, coś ciebie nie ma od kilku dni, a to ty na wakacje pojechałeś już. No, bo jestem w Bieszczadach, potem jeszcze do Bydgoszczy będę jechał. A. No, takie życie. A może jeszcze przystanek sobie w Białymstoku zrobisz? Nie, chyba nie. A. No dobra, to już tam wszystko wiem, to tam zaraz podjadę do ciebie i tam poczepię tą dwukołówkę, dobra? No dobra, sąsiad. No dobra, to na razie. Dobra, sami słyszeliście, widzowie. Zadzwoniłem do sąsiada. Sąsiada w domu niestety nie ma, więc dzisiaj sobie z nim nie pogadamy na odcinku. Tak, wiecie, tak w oczy, tak wiecie, naprzeciwko siebie. Nie zobaczycie dzisiaj sąsiada na odcinku, niestety. Bo sobie pojechał na wakacje. Wiecie, tylko żeby nikt mu tam gospodarstwa nie porozkradał, bo tutaj coś ostatnio po wsi zaczęły się złodzieje kręcić. Ale dobra, wsiadamy w 30, odpalamy. Czekajcie, odpali ta 30? O, dobra, odpaliła. Dobra. Czekajcie, bo kurde, bieg trzeba jakiś rzucić. O. Dobra, jedziemy do sąsiada. Poczepić dwukołówkę od niego. O, tutaj mieszka sąsiad. Jak widzicie, o, elegancko urządzony ma, urządzone gospodarstwo ma, kapitalnie. Zajeżdżamy. O, tutaj stoi, jak widzicie, jego dwukołówka. O, podczepimy sobie. Dobra, już. Kurde, za daleko zajechałem. Bo to ta 30 za słaby hamulce ma trochę już.
Może to taki trochę świeży nabytek jest, nie? Ale taki trochę hamulce średnie. Dobra. Kurde, do tyłu jadę. Czekajcie, nie ten bieg wrzuciłem. O, bo do tyłu pojechałem. Bo mi się biegi mylą. Dobra, jedziemy. A czekajcie, stój. Tu 30. Czekajcie, światła sprawdzimy, czy są. 30 są, są światła, dobra. Są światła tu, dobra, są. Lewy kierunek. Jest lewy kierunek, dobra. Wiecie, żeby tu zaraz mandatu jakiegoś zaraz nie było, bo to milicja krąży. Znaczy tak dawno tu po wsi milicja nie jechała, ale wiecie, gdzieś mogą stać, nie? Z suszarku i zaraz coś namierzy u mnie. Dobra. A, jeszcze czy światło stopu ma. Dobra, ma. O, dobra. Ale będę by świateł i tak jechał na razie. Tylko kierunkowskazu będę używał, nie? Bo zaraz akumulator wysiądzie. Tej 30. No, to idziemy. Kierunek wrzucamy. No idź pan. O, idzie pan, dobra. Dobry, dobry. Widzicie, o. Taki szacunek mam na tej wiosce, że aż mi ludzie przepuszczają, jak jadę ciągnikiem. Bo wiedzą, że w tej wsi to ja tylko taki dobry ciągnik mam. Oni sobie tylko mogą pomarzyć w takiej 30. zielonej. Dobra, jedziemy na Gromę. No. Dzisiaj mamy sierpień. W następnym odcinku siewy będziemy robić. Będziemy siali, no podejrzewam, pszenicę albo jęczmień. Może jeszcze na drugim polu, co mam. Bo te pole, co mam tylko za gospodarstwem, to nie jest jedno pole tylko. Bo jeszcze mam drugie pola. Ogólnie. Kurde, światło kazał powinien włączyć, czy nie? Nie. Czekajcie, bo zaraz akumulator mi wysiądzie w tej 30. Akumulatory drogie, to wszystko w drogie drogę. Kurde, mać, już się wysłowić nie mogę. Drogie wszystko, wiecie, ta inflacja, wszystko w górę poszło, to na akumulatory nie wyrobię. O, jak widzicie, tutaj Agroma jest. Znaczy taka Agroma, no taka jakby siedziba firmy Zetor, taka jakby wiecie. No, wiecie, o co chodzi chyba, nie? Tutaj po prostu, o tutaj na tym placu czasami są targi rolnicze i coś się zapowiada tam, nie? Bo czasami takie ulotki na wiosce wywieszają, że zapowiada się, że te będą. Targi rolnicze niedługo, więc może coś na odcinku nagramy. Czekajcie, 30 można zgasić. Dobra. No, dobra. O, tutaj widzicie, o. Ja tylko tyle zamówiłem, nie? Tych nasion, bo mi dużo nie trzeba tam. Kurde, to jakaś dwukołówka dziurawa sąsiada. Co on, jakieś sprzęty ma dziurawe? Jakaś podłoga dziurawa w tym. Czekajcie, ja to załaduję dzisiaj na to? O, dobra, załaduję. Bo to jakieś dziurawe, widzieliście? Jakaś dziurę ma przy błotniku, że wypadło. Będę musiał później zadzwonić do sąsiada i mu powiedzieć, że jakąś dziurę ma w tej dwukołówce. Dziurę mu wyżarło. I że dwukołówka na śmietnik idzie. No. Jakieś nasiona, jakieś mi dali, jakieś napisy nie po polsku, jakieś...
Opieprzy ich chyba za to. Mówiłem im, że mają mi normalne dać te nasiona. A oni nie, oni dali jakiś, o, jakiś pioner, jakiś set. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, wiecie. To nie wiadomo, co to jakiś dali, jakieś amerykańskie, jakieś nasiona. To nie wiadomo, czy to się przyjmie w ogóle. A susza jest, o Jezu, widać. Susza tragiczna. Dobra, ładujemy to. Dobra. Kurde. O, teraz mogę. Dobra, trzeba zamknąć klapkę. Żeby nasiona nie wypadły. O, tutaj patrzcie, o, tutaj taką rejestrację ma sąsiad, nie? Słuchajcie, nawet taka dobra drukówka, nie? Taką, dobrze taką drukówkę mieć na gospodarstwie. Może sobie zakupię taką, żeby tam od sąsiada nie pożyczać. Nie wiem, się zobaczy. No, na razie tam nowych nabytków nie planuję. Jest załadowane, jest. Dobra, wsiadamy do 30. Jedziemy. Dobra, wyjeżdżamy, kierunek załączamy. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. To w ogóle na tej wiosce, ja powiem, taki jest mały ruch ostatnio. O, tutaj jak ktoś chce, to sobie można miód kupić, nie? Tutaj widzicie, uli ktoś sobie ponastawił, jakiś pszczelarz. I miód on sprzedaje. Może to kiedy tam zajedziemy do niego, nie? Kupimy miodu. Dobra, jedziemy. O, stop, trzeba się zatrzymać. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Zajeżdżamy na gospodarstwo, wyładowujemy te nasiona i oddajemy przyczepkę sąsiadowi. Ale kurde, tak sąsiad pojechał, widzicie sobie w Bieszczady, tak gospodarstwo zostawił bez nikogo, to ja nie wiem. Tak nie za bardzo, jakieś coś mi nie pasuje tu. Widzicie, sobie pojechał w Bieszczady, gospodarstwo zostawił bez nikogo, nikt tam nie oporządza gospodarstwa, sobie zostawił, brama roztwarta stoi, już od paru dni. To się nie wiem, coś co. Z drogi, proszę zjeżdżać. Łażą ci ludzie po tej wiosce. Nie zejdą. Dobra. Dobra, zawrócimy sobie. Dobra, jest. Są nasiona, są, dobra. Ja sobie później je, widzowie, gdzieś poukładam, nie? Na razie o tutaj położę. Później sobie gdzieś je poukładam. Chociaż i tak tam nie muszę układać, bo będę później je musiał ten do siewnika załadować. Kurde. Coś mi do góry poderwało. Widzicie, bo ja jestem skoczkiem olimpijskim, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj elegancko. Jop. Dobra. Trzeba rozładować to do końca. Odstawimy dwukłówkę sąsiadowi. Tylko ciekawi mnie to, gdzie on tą swoją, gdzie on swój ciągnik schował. Bo słuchajcie, ciągnik też on ma taki, nawet taki zawalisty, nie?
Tylko, że nie wiem, gdzie ha, tam gdzieś to doła schował. Byście zobaczyli, jaki też porządnego sprzęta ma. Tak czasami się zastanawiałem, czy nie odkupić od niego tego. Kurra, ścimać. Dobra. Odpalamy. Dobra. Zamykamy klapkę. Dobra, jedziemy. Zjeżdżamy, oddajemy szczepkę sąsiadowi. No patrzcie, o. Sąsiad sobie Bieszczady pojechał, o, na wakacje i tu patrzcie, o. O, brama roztwarta, o. Ja nie wiem, co on tu robi. Ja nie wiem, czy on chce, żeby gospodarka na śmietnik jego poszła, nie wiem. Dobra, tu. Tu mu odstawimy, tu gdzie stała. Wracamy na gospę. Dobra, to co miałem zrobić, to zrobiłem w dzisiejszym odcinku, także dzięki za oglądanie, nara.